800, tym tutaj? A to się daje małe, jak no. W kubkę nie jest małe stare. A. Jak się rozłożył, nogi bolą. No, no. Zostawić samochodem niestety. Witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj jesteśmy w Beskidzieńskim, opuściliśmy już Bieszczady, które były dosyć mocno zatłoczone i wjechaliśmy w ten piękny, spokojny teren, w którym byliśmy już parę miesięcy temu. Jakbyście chcieli zobaczyć vloga, to tutaj się pojawi. Idziemy dzisiaj na wycieczkę, idziemy na górę, która jest niewysoka, ale nazywa się Wysokie, do Magórskiego Parku Narodowego. Potem zobaczymy kilka kapliczek na pewno także kilka cerkwi. No zapowiada się piękna wycieczka i te piękne, cudowne mgły, które widzieliście, powoli opadają, wychodzi słońce, także będzie super. Zostawiliśmy samochód u rolnika na polu, czy przed domem, bo pojechaliśmy tam na górę, już tam, gdzie będziemy teraz szli. Tam nie ma po prostu miejsc parkingowych, a droga jest wąska i nie wydaje mi się, że powolno było zostawiać na jezdni. Więc wróciliśmy się na dół. I idziemy jeszcze raz na górę, ale tym razem na nóżkach z kijkami. Beskidniski to nie jest tylko Kasi ulubione miejsce, ale to też również moje ulubione miejsce. Z minuty na minutę coraz bardziej mi się tutaj podoba, a najbardziej mi się podoba tutaj to, że nie ma żadnych domów, nie ma żadnych zabudowań, nie ma nawet hipisowskich wiosek, tak jak w Bieszczadach, kompletnie nic, jest tylko i wyłącznie zieleń i cisza i tylko słychać świerszcze i ptaszki. Więc no, jeżeli ktoś szuka takich naprawdę cichych miejsc, bezludnych, to tu. Because now I see we were meant to be. Where are you now? Heard you live far away, but just tell me where and I'll come see ya. Cause I'm afraid that I'll end up here alone. Hope you'll understand how much I need ya. Take me back to when we were kids and didn't care if we were acting stupid, cause all we had was us. If I close my eyes and think about us, I can see the person I know I should be. Cause honestly, I don't.
ways I'm trying to come back to you, because now I see we were meant to be. Słuchajcie, wszystkie drzewa w tym lesie, wszystkie, są mokrusieńkie, a nie padał deszcz dzisiaj, więc nie wiem skąd się to bierze, jest taka, taką mazią są wszystkie, tak jakby, niby to woda, ale taka maź. Jeżeli ktoś z was wie, to niech nam napisze, bo strasznie jestem ciekaw, że w życiu nie byłem w lesie, który jest cały mokry, a nie padał deszcz dzisiaj. Dziwna sprawa. Kids, I didn't care if we were acting stupid, 'cause all we had was us. If I close my eyes and think about us, I can see the person I know I should be. 'Cause honestly, I don't have my time to waste. I'm trying to come back to you, because now I see we were meant to be. Jesteśmy już na szczycie, na Wysokie i chcę wam tylko powiedzieć szybko, że za nami znajduje się dolina i ta dolina nazywa się Żydowskie. Tam kiedyś była wieś, która już dzisiaj nie istnieje. Przez wojnę i przez te zawieruchy wszystkie, które się działy tutaj również na tych terenach Beskidu Niskiego, wiele wsi poznikało i my właśnie nie schodzimy tam, ale udajemy się do innej wsi, żeby wam pokazać, co dzisiaj tam można znaleźć. Przyjechaliśmy do już nieistniejącej wsi Długie. Kasia poszła szukać pozostałości po tej wsi, a ja w tym czasie przygotuję sałateczkę, ponieważ już czujemy, że jesteśmy mega głodni, także napięcie rośnie, więc trzeba działać. Gdzie są? Daleko? No, kawałek dalej w dolince. A proszę, co zrobiłem w międzyczasie? O, super. Jestem głodna. Dziękuję. Proszę. Kasia, owieczki da mi dom. Te drzwi, które są pośrodku niczego, są tutaj na pamiątkę wsi, która kiedyś się tu znajdowała. Za mną i wzdłuż tej całej drogi znajdowało się kilkanaście lub kilkadziesiąt domostw, dwie cerkwie. Mieszkali tutaj Rusini, Cyganie, ludy, które zasiedlały właśnie Beskid Niski. Niestety z powodu zarówno I wojny światowej, jak i II oraz czasów, które nastały po tej wojnie, mieszkańcy zostali wysiedleni, częściowo zabici, a ci, którzy jeszcze właśnie po II wojnie światowej tutaj mieszkali, zostali zmuszeni do wyjazdu na Ukrainę. Cerkwie zostały rozebrane, domostwa zostały rozkradzione i doszczętnie zniszczone. Dzisiaj zostały tylko te drzwi, kawałeczek dalej jest cmentarz i gdzieniegdzie widać kapliczki.
takich wolno stojących drzwi i takich nieistniejących wsi jest tutaj w Beskidzie Niskim o wiele, wiele więcej. Jedną z nich jest na przykład wieś o nazwie Nieznajowa na skraju Magórskiego Parku Narodowego. I gdybyście chcieli znaleźć więcej właśnie takich drzwi i tych wsi, to można w punkcie informacyjnym właśnie Magórskiego Parku Narodowego zapytać o taką mapę i tam wszystkie te miejsca będą zaznaczone. Wyszliśmy na wzgórze, jesteśmy właśnie w Gadarium pod Gruszą. Kiedyś był tutaj krzesełko, ale widzę, że już go nie ma, widocznie zestarzało się. Gadarium to jest takie miejsce, gdzie przychodzi się pogadać, czyli ludzie z miejscowych okolicznych wsi, którzy mieszkają tutaj w dolinie i nie mieli kiedyś zasięgu, wychodzili tutaj na wzgórze, bo to było właśnie miejsce, gdzie zasięg był. No i stąd to Gadarium, stąd się dzwoniło. I rzeczywiście Łukasz sprawdził i mówi, że zasięg jest. Zaraz sprawdzę u siebie. No nie najgorszy, dwie kreseczki mam. Możecie zobaczyć. Internet jest, no, LTE. Mi też. Na pewno warto tutaj przyjść, żeby zobaczyć te piękne widoki wzgórz i dolin, pasących się owiec, pięknych, ukwieconych łąk. No jest cudnie. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by, doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on. Put me together. Take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. I could take you back to my youth and show you what I wish I knew. My will is strong with a place to lean. In the moment I hung desperately, the other ring on my wrist is gold, pairing with the light it holds. When I return from my spinning ball, I'm remembering the words you told. Back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone.
Powoli kończymy nasz pobyt w Beskidzie Niskim i powoli też kończymy nasz pobyt w Polsce, ale zanim jeszcze wyjedziemy za granicę, chciałbym wam powiedzieć parę słów na temat sponsora dzisiejszego odcinka i partnera dzisiejszego odcinka, czyli firmy Sonos. Firma Sonos produkuje wysokiej klasy głośniki i systemy nagłośnienia domowego i oni też są producentem tego przenośnego, fantastycznego urządzenia, które się nazywa Sonos Move. I jak oni nam go wysłali w czerwcu, to kazali nam przetestować i muszę wam powiedzieć, że jeszcze w życiu nie miałem tak wysokiej klasy głośnika w posiadaniu. Jakość dźwięku to jest po prostu niebo a ziemia, to jest tak fenomenalna jakość dźwięku, basy i no i to, co się wydobywa z tego głośnika, jak tego się podłączy do jakiejś aplikacji, włączy się muzykę, no to jest niesamowite. Można się podłączyć przez Wi-Fi, można się podłączyć przez Bluetooth. Bardzo długo trzyma bateria, bardzo łatwo się go ładuje, bo ma taką stację dokującą. Przenośny, odporny na wstrząsy, odporny na mgłę tą solną z nadmorza, odporny na promienie UV, fantastyczne, przenośne urządzenie. Więc jeżeli kiedykolwiek ktoś z was będzie szukał dobrego, bardzo dobrego głośnika, komuś zależy na jakości dźwięku, to polecam Sonos Move. My jesteśmy zachwyceni, zakochani i Sonos jedzie z nami na dalszą podróż. A gdzie pojedziemy, to się zobaczy. To zobaczycie już niebawem. Do zobaczenia.